czasu Michał Cieślak, ostatnia prosta tej kampanii wyborczej. Moim Państwu gościem jest Maciej Tomczykiewicz, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Platforma w tych wyborach nie samotnie, ale w szerokiej koalicji z Nowoczesną, Zielonymi i Inicjatywą Polską. I Pan na ostatnim miejscu z Pszczyny, Bielska i okolic. To ostatnie miejsce to dla Pana po prostu taka szansa bycia drugą jedynką? Szansa, wyzwanie na pewno. Ja też mam na tyle doświadczenia w polityce, że nauczyłem się, że to ostatnie miejsce niekoniecznie musi być najgorsze i można je bardzo dobrze wykorzystać w kampanii i na to liczę, że się tak właśnie uda tym razem zrobić. Wczoraj Zbigniew Ziobro w pańskim mieście straszył homoseksualistami, edukacją seksualną, popierając tym samym Beatę Białowąs, czyli pana jakby jeden do jeden konkurentkę, bo też z ostatniego miejsca Prawa i Sprawiedliwości. Takie myślenie w Pszczynie jest naturalne? Myślę, że na pewno nie. Naturalne dla pana Ziobry jest straszenie ludzi, ale Pszczyna jest pełna naprawdę otwartych ludzi. Oczywiście też nie jest to samo centrum miasta, są też sołectwa okoliczne, w których takie myślenie bardziej konserwatywne, dla których związki homoseksualne są czymś nowym i jeszcze trochę strasznym, pewnie dlatego, że nieznanym, no to myślenie na pewno się gdzieś pojawia, ale nie jest to coś, czym ludzie żyją. A dla pana co jest ważne w polityce? W polityce myślę, że na pewno wiarygodność i przede wszystkim praca, no bo jest to poniekąd zawód w pewnej mierze taki jak każdy inny. Jest zakres kompetencji, jest plan rzeczy, które się chce zrobić i trzeba ciężko pracować, żeby się z tego wywiązać, ten plan zrealizować. Mówi pan o wiarygodności, a w rankingu wiarygodności Grzegorz Schetyna na samym końcu, a awansuje Jarosław Kaczyński. Jak pan to odbiera? Jarosław Kaczyński zawsze awansuje, jak tylko się nie pojawia zbyt często publicznie i za często nie zabiera głosu. Ostatnio jest dosyć często. Myślę, że jednak dalej jest w tej kampanii trochę ukrywany. Jeżeli chodzi o Grzegorza Schetynę, no to oczywiście z oceną wyborców tutaj nie można się wykłócać. Oni mają jakieś swoje zdanie, powody, dla których mu nie ufają, których osobiście nie podzielam, ale podejrzewam, że wynika to też z oczekiwania części też naszych wyborców na przywództwo, które by było młode i takie bardziej medialne niż to, które jest, ale też wynika to z tego, że ludzie nie zagłębiający się w arkana polityki często lekceważą umiejętności organizacji pracy klubu, partii jako struktury, która jednak obejmuje bardzo dużo osób i musi godzić różne, często takie bardzo wystrzałowe charaktery, które są w partii. Ja celowo na samym początku jeszcze pana nie przedstawiałem, kim pan jest, ale ci, którzy pana znają, no, wiedzą na pewno. A teraz dla tych, którzy nie wiedzą, jest pan synem Tomasza Tomczykiewicza, czyli wieloletniego lidera Platformy Obywatelskiej, kiedy odnosiła tutaj sukcesy i nie tylko tutaj, ale w całym kraju. No i w poprzedniej kampanii wyborczej on jeszcze startował. Tak. Zmarł niedługo po wyborach, jeszcze ostatki sił spożytkował na tą walkę kampanijną i na próbę tutaj osiągnięcia jak najlepszego wyniku dla Platformy na Śląsku. No osobiście niewątpliwie jest dla mnie duża strata, ale myślę, że też była to strata dla partii, dla Platformy w regionie, bo był osobą poważaną nawet przez konkurentów wewnątrz partii, czy w regionie, czy w kraju. Był też osobą, która potrafiła pogodzić naszych lokalnych działaczy, żeby jak najwięcej współpracowali, a jak najmniej konkurowali ze sobą. Nigdy pana nie przestrzegał, żeby nie wchodzić w tą politykę? A propos polityki, powiedział kiedyś, że do polityki można iść dopiero w pewnym momencie.
W moim przypadku to było skończenie studiów, skończenie aplikacji adwokackiej, rozpoczęcie własnej praktyki. No, oczywiście nie miałem możliwości tej decyzji co do startu w tych wyborach z nim skonsultować już, ale zawsze wskazywał na ten punkt jednak rozpoczęcie tej kariery zawodowej, pracy na własny rachunek, własnego budowania nazwiska jako ten moment, w którym dopiero można zacząć tak naprawdę działać w polityce. Chciałby Pan odbudować system sprawiedliwości, cały wymiar sprawiedliwości, zreformować sądownictwo? To nie jest tylko coś, co chciałbym zrobić, ale myślę, że to jest konieczne. Z praktyki adwokata widzę, jak przedłużają się postępowania sądowe, które często też z różnych powodów nie były krótkie, oczywiście przed kadencją Prawa i Sprawiedliwości, ale tak samo jak w służbie zdrowia ta zapaść jest znacząca i bardzo widoczna w ostatnim okresie. Oczywiście ludzie nie zawsze to widzą, bo niektórzy nigdy w życiu przed sądem nie stają, niektórzy bardzo okazjonalnie, więc tych zmian na przestrzeni ostatnich 4-5 lat mogli nie zauważyć. No, a jednak nie, wychodzili na ulicę. Wychodzili na ulicę, bo niektórzy z nich, całkiem duże grupy osób, potrafiły abstrakcyjnie myśląc zrozumieć zagrożenie, które się pojawia, ale mówię tu nie tylko o ogólnym zagrożeniu dla funkcjonowania systemu sprawiedliwości jako takiego, o zagrożeniach dla praworządności, ale też o takich codziennych rzeczach, czyli i procesach cywilnych i karnych i sprawach rozwodowych, które dotykają prawie każdego z nas w trakcie życia. I tutaj też jest ogromna zapaść, nad którą trzeba popracować i spróbować to jak najszybciej odbudować. Jarosław Kaczyński mówił o tym, że trzeba dokończyć reformę sprawiedliwości, ale zakładam, że nie chyba w tym kierunku, w którym by Pan chciał. Znaczy, przede wszystkim ja uważam, że w systemie sprawiedliwości nie było żadnej reformy. Wszystkie zmiany przepisów, których dokonał PiS w trakcie ostatniej kadencji, były zmianami, które miały w gruncie rzeczy na celu ograniczenie samodzielności sędziów, zbudowanie władzy wykonawczej możliwości kontrolowania tych sędziów, możliwości naciskania na nich, możliwości przesuwania ich między sądami i budowania tego systemu sprawiedliwości nie w oparciu o jakąś wyższą koncepcję, która by miała wskazywać, jak on będzie działał lepiej, on miał po prostu działać tak, jak w danym momencie potrzebuje tego PiS. Stąd awanse niedoświadczonych sędziów, często z nie najlepszymi opiniami po wizytacjach, szybkie awanse znaczące do Sądu Najwyższego, do Trybunału Konstytucyjnego. W końcu PiS skierował, no, powiedziałbym delikatnie rzecz ujmując, nie najlepszych prawników, jakby tego nakazywała racja stanu i waga tego organu, jakim jest Trybunał Konstytucyjny. Kiedy Jarosław Kaczyński w różnych miastach naszego województwa mówi o tym braku wiarygodności Platformy Obywatelskiej, to w Panu się burzy krew? Już się do tego przyzwyczaiłem, może to nie za dobrze, żeby się przyzwyczajać do złych rzeczy. Na każdym etapie kampanii wyborczej, którą prowadzę też w internecie i na ulicach rozdając ulotki, ten zarzut jest przez osoby kibicujące PiS-owi, przez ich wyborców często powielany, ale wystarczy krótka rozmowa, dosłownie parę zdań, podanie paru przykładów rzeczy, które były korzystne dla wszystkich, które się udało w trakcie tych 8 lat rządów Platformy i PSL-u osiągnąć. Tym razem już tamtych. Tak, tamtych rządów, żeby ci ludzie wycofali się z wcześniejszych twierdzeń, czy jak nie potrafią do siebie dopuścić tej prawdy, to po prostu gdzieś uciekają na bok, już nie chcą dyskutować dalej, jak słyszą kontrargumenty oparte o faktach, a nie na takiej propagandzie, którą stara się nam sprzedać Prawo i Sprawiedliwość i rząd, jakoby to była Polska w ruinie przez 8 lat. No, teraz 4 lata rządu PiS i ponoć jest wspaniale rozwinięte wszystko i Polska wróciła do głównego nurtu państw postrzeganych na arenie międzynarodowej jako rozwijające się i mają swój głos i są doceniane.
To może zacznę od tego, jak to z Polski w ruinie według PiS-u staliśmy się krajem zamożnym i cudownym, w ogóle najlepszym na świecie do życia. No tutaj najlepszy przykład z mojego okręgu wyborczego, gdzie jedna z europosłanek, wspierając lokalną kandydatkę PiS-u, wskazuje, jak to była inicjatorką i wspierała, i w gruncie rzeczy to rzekomo ona załatwiła remont dworca w Pszczynie, z której pochodzę, gdzie wystarczy prosty fact-checking w internecie i wiadomo, że ten dworzec był wyremontowany w latach 2012-2014 i pani europoseł nie miała z tym kompletnie nic wspólnego. Ale jeżeli... Ale kibicowała, się udało, widocznie. Nic mi na ten temat nie wiadomo, a ta sprawa jednak z racji, że tam mieszkam, interesowała mnie w tamtym czasie. Przechodząc do naszej pozycji na arenie międzynarodowej. Tutaj jednak mimo wszystko śmiem nie zgodzić się z zapewnieniami Prawa i Sprawiedliwości, jego polityków, którzy twierdzą, że oni wstali z kolan i teraz Polska jest traktowana podmiotowo. To, że ktoś w telewizji krzyczy na naszych partnerów w polityce zagranicznej, na Niemcy, na inne kraje Unii Europejskiej i krzyczy, że one są złe, że one nas gnębią, to w mojej opinii nie jest prowadzenie polityki zagranicznej. Tak się polityki zagranicznej nie prowadzi i tak nie osiągnie się żadnych skutków. To de facto jest prowadzenie kampanii wyborczej i te wszystkie wypowiedzi są tak naprawdę przez polityków PiS-u kierowane do wyborców tutaj na miejscu, bo żadna z nich nie spowoduje pozytywnych zmian dla Polski na arenie międzynarodowej, bo nie w ten sposób te rozmowy się prowadzi. Także to jest wszystko skrojone na potrzeby wyborcy tutaj w Polsce, a nie pozwala nam osiągnąć żadnych istotnych korzyści. W gruncie rzeczy nasza polityka międzynarodowa, jeżeli można to w ogóle tak nazwać, w tym okresie sprowadza się do... Przykro to mówić, ale wizyt prezydenta Polski w gruncie rzeczy jako petenta gdzieś tam oczekującego, czy prezydent Trump może pozwoli sobie z nim zrobić zdjęcie i przez 15 minut porozmawiać. Kilka lat temu rozmawiałem z Lechem Wałęsem, który się wydawał zupełnie innym Lechem Wałęsem niż jest dzisiaj. I wtedy w przypływie szczerości powiedział, że zapomnieliśmy o ludziach, jako o jego ugrupowaniu, jego formacji. Czy to nie jest właśnie też tak, że Platforma Obywatelska postawiła na tą twardą infrastrukturę i zapomniała o ludziach? Przede wszystkim ta twarda infrastruktura jest dla ludzi. Oczywiście ona się... Ale ludzie jednak doceniają te 500+ bardziej niż wybudowaną drogę. Tak, oczywiście, ale to jest tylko forma, w jakiej ludziom się polepsza życie. Jeżeli zbudujemy infrastrukturę dobrej jakości, to też ludziom się polepszy. Polepszy się wtedy transport, spadną koszty tego transportu, więc jest szansa, że spadną ceny na przykład żywności. Przede wszystkim na tych drogach będzie bezpieczniej, mniej czasu zmarnujemy w korkach, w związku z czym więcej czasu możemy poświęcić na zarabianie pieniędzy. Także to też się odbijało na portfelach Polaków, tylko nie było to w tak łatwy sposób policzalne jak przelanie 500+ na konto obywatela, ale to też przelanie pieniędzy nie jest żadną sztuką. Znaczy, można podjąć taką decyzję, jeżeli rząd zdoła ująć to jakoś w budżecie, no to jest tak naprawdę ten jedyny element, gdzie rząd się musiał wykazać, ale jak premier Morawiecki na jednym ze spotkań z wyborcami powiedział, że jest to wszystko na kredyt. Także my to będziemy musieli spłacić prędzej czy później. Im później, tym pewnie ta spłata będzie nas drożej kosztować, ale tak na dłuższą metę się nie da. Widać to na przykładzie projektu budżetu na 2020 rok, gdzie tak wysławiane i w propagandzie często pojawiające się kwestie finansowe, na przykład dodatkowej emerytury w kwocie tam ponad 800 zł,
nie są ujęte w budżecie na 2020 rok. Ale też postulujecie dodatkową emeryturę przecież. Tak, ale nie jest to ujęte w budżecie. PiS obiecuje pewne kwestie, a widać na przykładzie ostatnim Warszawy, że nie jest w stanie nawet zapewnić finansowania. Przelew dla Warszawy na 500+ przeszedł w ostatniej chwili. Gdy przed parę dni później, to miasto nie byłoby w stanie tego 500+ wypłacić swoim mieszkańcom, a już mimo, że wszystkie te problemy wynikały po prostu z nieprzelania środków, już PiS próbował to obrócić przeciwko prezydentowi Trzaskowskiemu i wskazać, że to on chce zabrać Polakom 500+, a to jest kolejna próba straszenia wyborców. I w różnych dziedzinach naszego życia takie próby się cały czas pojawiają, bo przestraszony wyborca to jest wyborca, który nie będzie chciał dokładnie sprawdzić faktów, który wszystko łatwiej przyjmie na wiarę i nie będzie tej władzy kontrolował. Dziękuję bardzo. Maciej Tomczykiewicz, kandydat Koalicji Obywatelskiej do Sejmu. Był moim gościem. Dziękuję bardzo.